Szczęść Boże! Zapraszam do wysłuchania modlitwy o zwycięstwo nad szatanem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny, Stwórco nieba i ziemi, Ty, który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym wszechświatem, spraw, aby każdy człowiek wypełniał Twoją najświętszą wolę i według niej żył. Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który dałeś stworzeniu. Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana, który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata, który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka, stworzonego przez Ciebie na Twój obraz i podobieństwo. Obroń nas, Ojcze Niebieski, przed wszelkimi Jego nienawistnymi poczynaniami. Uchroń świat przed zagładą, wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami. Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który niewinnie życie za nas oddał na krzyżu, aby nas odkupić krwią swoją. Prosimy Cię o to za przyczyną niepokalanej dziewicy Maryi, świętego Michała Archanioła, aniołów i świętych. Błagamy Cię przeto, Ojcze Niebieski, o ratunek i uwolnienie nas z sideł szatana, które ten bezustannie na nas zastawia. Wejrzyj, Ojcze Niebieski, na naszą słabość i nieudolność. Dlatego pokornie błagamy. Przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu. Połóż kres panowaniu szatana. Święty Michale Archaniele, stań jeszcze raz na czele swego niebieskiego wojska i z Twym okrzykiem, któż jak Bóg, przyjdź nam z pomocą w tej nierównej walce dobra ze złem, aby zły nie panował nad światem. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zostańcie z Panem Bogiem.